Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam kilka rzeczy, które udało mi się upolować w Lumpeksie, za które zapłaciłam nie więcej niż 5 zł. Zaczynamy od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz to przepiękna biała, chociaż to jest ekry, koszula zapinana na guziczki. I do tego rękawki zakończone są wiązaniami, co powoduje, że ta bluzka nie jest taka zwyczajna. Następną rzeczą jest marynarka. Beżowa marynarka w malutką krateczkę z kieszeniami i pięknymi guzikami. Przechodzimy do rzeczy, w której jestem zakochana. Jest to biała bluzka, już Wam pokazuję jak. Z bufia z tymi rękawkami i wyhaftowanymi kwiatkami. Nawet guziki wyglądają jak słoneczka. Jest przepiękna. Następna rzecz. Taki basic, półgolf, jasno-beżowy z długim rękawem. Przechodzimy do następnych rzeczy. To są trzy pary spodni. Pierwsza para to zwykłe czarne, eleganckie spodnie. Tak wyglądają, oczywiście z wysokim stanem. Następna para to spodnie jeansowe jasnego koloru. Ja uważam, że taki kolor jeansu jest najładniejszy. Z wysokim stanem, bez żadnych przetarć. Proste spodnie. Kolejna para, to już ostatnia para spodni, to są też zwykłe, beżowe spodnie z wysokim stanem. Przedostatnia rzecz to marynarka, zwykła czarna marynarka. Pasująca prawie do wszystkiego. Ona ma takie delikatne paseczki, ale ich nie widać. I ostatnia rzecz, którą dla Was przygotowałam, jest beret. Beret wełniany, który kosztował mnie złotówkę. Tak więc przymierzę go i napiszcie w komentarzach, czy pasuje mi beret? Jak? Pasuje? Na koniec przygotowałam dla Was trzy stylizacje z tymi ubraniami. Dajcie znać w komentarzach, która stylizacja najbardziej Wam się podobała. I czy chodzicie do Lumpeksów i macie z tego taką frajdę jak ja? Wszystko, co dla Was przygotowałam. Zachęcam do klikania łapek w górę i subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie pokazuję Wam moją codzienność. Bye!